3 lutego, Łukasz Bacało, witam i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Sportowych. W dniu 30 stycznia na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego Lubaczów odbyła się rejonowa licealiada w piłce siatkowej chłopców. Stawką imprezy był awans do półfinału wojewódzkiego, którym premiowane były dwie pierwsze drużyny. W turnieju udział wzięli zawodnicy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku oraz gospodarze turnieju Liceum Ogólnokształcące z Lubaczowa. Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci naszej szkoły, którzy prowadzeni przez pana Dariusza Steca zdeklasowali przeciwników i wygrali wszystkie spotkania, uzyskując awans z pierwszego miejsca. Jako druga drużyna do półfinału awansowała reprezentacja z Przemyśla. Naszą szkołę w zawodach reprezentowali Tomasz Furgała, Aleksander Skibicki, Damian Pytel, Maciej Mikłasz, Paweł Biały, Jerzy Litwin, Jarosław Nęk, Piotr Juśko, Mateusz Czereba oraz Hubert Ważny. Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnym etapie. W miniony weekend rozegrana została ostatnia kolejka podkarpackiej czwartej ligi w piłce siatkowej. Czarni Oleszyce, pewni awansu, do Wierzbnej wyjechali w mocno krojonym składzie, wynikiem czego była porażka 3-2. Takim samym wynikiem dokończyło się spotkanie pomiędzy Żaglem Radymno a Prokadią Lubaczów, którym lepszymi okazali się ci pierwsi. Tym samym Lubaczowianie zakończyli swoje rozgrywki, plasując się na 5. miejscu. Czarni awansowali do następnego etapu z zaliczką 7 punktów i na 6 drużyn zajmują obecnie drugie miejsce ze stratą 4 punktów do liderującego drugiego liceum z Rzeszowa. W dniach 13-15 lutego gmina Narol będzie miejscem 14. ekstremalnej imprezy na orientację Skorpion 2015. Turystyczno-sportowa impreza o uznanej renomie w Polsce i za granicą zawitała do kolejnej roztoczańskiej gminy. Organizatorzy, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Miejski w Lublinie, Klub Imprez na Orientację i Inochodziec Lublin, przygotowali trasy 20, 50 i 100 km z limitami. Więcej informacji na temat zgłoszeń i organizacji znajdą Państwo na stronie narol.pl. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu zaprasza na sportowe ferie w Lubaczowie, które rozpoczęły się od poniedziałku i potrwają do końca ferii. W planie znajdują się zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów z piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, unihokeja, tenisa stołowego, liczne turnieje, wyjazdy i wiele innych atrakcji. Jest to wspaniała inicjatywa dla osób chcących spędzić ten czas na sportowo. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie lubaczów.pl. Zarząd Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Narolu zaprasza na otwarty turniej tenisa stołowego Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Narol. Turniej odbędzie się w sobotę 7 lutego w Szkole Podstawowej imieniu Świętego Brata Alberta w Narolu. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszam za tydzień.